Łukasz Łużewicz ponownie jest waszym i moim gościem. 0 do 3 z AZS-em UWM. Spodziewaliście się takiego wyniku, czy jednak gdzieś tam tkwiła ta iskierka nadziei, żeby jednak w końcu przełamać akademików? Iskierka zawsze w nas się tli i myślę, że jeden set może byłby do ugrania. No ale chłopaki bardzo dobrze dosyć zagrali w elemencie zagrywki, odsunęli nas od siatki. Również było parę asów serwisowych z ich strony. Ogólnie wymagający przeciwnik. Bardzo dobrze też ustawiali się w obronie. Też element bloku i ataku też był po ich stronie. No właśnie, ostatni akcent, jeżeli chodzi o mecze domowe, teraz trzy bodajże. Tak, mecze domowe już się zakończyły, w tym momencie zostały nam jeszcze trzy wyjazdy z AZS-em drugim, trzecim oraz KPS-em Gierzwoł. No właśnie, założenia, bo jeszcze tam jest według tabeli, bynajmniej tak to wygląda, jakaś tam choćby iluzoryczna szansa na odbicie się od tego dna. Wspominałem w transmisji, że co najmniej jeden z tych meczów warto wygrać i to za 3 punkty. Czy z takim nastawieniem do któregoś z tych miast? Generalnie w każdym meczu staramy się dać z siebie wszystko, co pokażą następne mecze, jak uformuje nam się skład. Wtedy będziemy nad tym myśleć. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzięki.